Gdy nie zrozumiemy wszyscy ducha i idei święta 11 listopada, będzie ono wciąż tylko pustym słowem. Pamiętajmy jednak, że wolność też nie jest dana raz na zawsze. A historia, jak pokazuje życie, lubi się powtarzać i nie kończy się nigdy. Ojczyzna dla mnie jest domem. Ojczyzna jest moim krajem. Ojczyzna to jest mój dom. Domem. Właśnie przed dylemat, bo ja wiedziałam przynajmniej, że będzie takie jedno. Domem. Domem. Ojczyzna to kraj, w którym się urodziłam i w którym przybyłam znaczną część życia. Ojczyzna dla mnie jest moim miastem, w którym się urodziłam i przede wszystkim moim krajem. To jest kraj, w którym żyję. Ojczyzna to kraj, który kochamy. Własne, suwerenne państwo. Kocham swój kraj za to, że jest pokój, że mam dożywienie. I że mam kochających rodziców. Że jest wolny i że jest piękny. Że jesteśmy wolni. Za to, że nie ma w nim wojny, że wszyscy są dla siebie mili, no i że wszyscy się kochają. Za to, że się w nim urodziłam i tam mnie wychowano. Najbardziej lubię w Polsce. Doceńmy, że mamy to, co dla wszystkich najważniejsze. To jest szkoła, mogę się wszystkiego nauczyć. Ze swojego narodu. Z tego, że Polska jest niepodległa. Z historii. Jestem dumna z tego, że zdobyliśmy niepodległość. Z tego, że nim jestem. Naszej cudownej drużyny siatkarskiej. Dumna z tego, że mieszkam w kraju, który ma bardzo bogatą historię i jest czym się pochwalić. Poczujmy się dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Patriota to jest człowiek, który pielęgnuje historię, pamięta o tym, co się działo. Dla mnie jest to osoba, która zna swoją historię i powtarza ją, żeby inni zapomnieli o tym, co się wydarzyło. Patriota to jest taka osoba dla mnie, kto naprawdę kocha naszą Polskę i jest godny oddać za nią całe życie. Osoba, która potrafi wyznać, że kocha swój kraj poprzez czyny. Osoba, która kocha nasz kraj. Osoba, która kocha Polskę. Osoba, która kocha swój kraj. Osoba, która kocha kraj. Dbałość o naszą wolność, o tradycję, wartości duchowe, patriotyczne i religijne jest naszym obowiązkiem. I jesteśmy to winni ludziom, którzy za tę wolność oddali swoje życie. Tego nauczał nas wielokrotnie Ojciec Święty Jan Paweł II. I tym słowom bądźmy wierni.